Hej, siemanko wszystkim, ja jestem Mateusz i witam w kolejnym odcinku z gry Abzu. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Prawie jakieś tornado z rybek stworzone. Zobaczymy, co się znajduje w środku tego wszystkiego, co jest w epicentrum rybkowego tornada. Lagi. Jest lagozaur. Jeden wielki lagozaur. Okej, dobra, dziękuję za przetestowanie tego. Dowiedziałem się już wszystkiego, co chciałem. Jest tam straszny lagozaur, więc myślę, że nie ma sensu tam wpływać. Czy my przyszliśmy skąd? Tam musimy iść, okej. Bo pole popłynąłbym w drugą stronę, ale najpierw zahaczymy o to miejsce. Nie, to jest medytacja, więc tutaj nie potrzebujemy. Musimy dopłynąć z naszym gówniakiem aż do tego miejsca. I ogólnie ktoś tam zaproponował, żebyście wymyślili nazwę dla naszego tego robocika. Śmiało, jeżeli macie jakieś fajne pomysły na nazwę dla niego, to piszcie, bo jak ktoś powiedział, do takiej gry gówniak nie pasuje. Może i masz rację, może gówniak nie jest najlepszą nazwą dla robocika, tak więc śmiało, jeżeli macie fajne nazwy dla niego, piszcie. Dlatego my tutaj wbijamy, gówniak otwieraj nam to i się chyba musimy z nim pożegnać, on tutaj gdzieś pływa, no właśnie, poświęcił się dla nas. Musimy znaleźć nowego, no jak ja mogę na niego mówić? Arkadiusz, dobra, Póki nie znajdziemy fajnej nazwy dla niego, będzie Arkadiusz. Chyba, że wam się Arkadiusz podoba, możecie wtedy napisać: tak, Mati, Arkadiusz to super nazwa, a jeżeli wam się nie podoba, nie, Mati, Arkadiusz nie jest super nazwą. I dajesz po przecinku swoją wymyśloną nazwę. Tak więc dobra. Jesteśmy w nowej lokacji. Tutaj jest tak, kurde, taki pustynny klimat wodny, że tak hehe powiem, bo tak pomarańczowo wszędzie. Jakiś łańcuch. Jezu, myślałem, że to jakaś kałamarnica, czy coś jest na samym dole tutaj. Ale co to jest? Czy możemy coś zrobić z tym? Nie, nic tutaj nie możemy zrobić. Płyńmy wzdłuż tego łańcucha. On na pewno nas dokądś tutaj doprowadzi. Na pewno dokądś dopłyniemy. Okej. Co to jest? Rekin? Nie, to nie jest, to jest rekin. Czy on będzie mnie gonić? Czy on mnie nie lubi? Spróbuję... Nie, to nie jest rekin. Patrzcie, jaką ma mordkę słodką. Co to jest za gunwo? Wygląda jak ogromny skalar. Jak tak płynął od przodu, to wygląda jak rekin, ale mordkę ma słodką, to nie mógł być rekinem. Dobra, podpłyńmy... Jezu, jak się zająkałem śmiesznie. Podpłyńmy sobie najpierw tam. Zobaczymy, co tam możemy znaleźć ciekawego. Mam wrażenie, że tutaj coś jest. Może będziemy mogli wciągnąć troszkę ten łańcuch. Czy sami możemy to zrobić? Tak, on sam to zaczyna wciągać. No dawaj, pakerze! Jezu, widać, że trenował, że się nie opierdzielał. Teraz coś zrobimy tutaj epickiego. Jakaś reakcja łańcuchowa. Wrota się otworzą. Nie, jedna część. Musimy chyba teraz tam na prawą stronę płynąć. Manaty tutaj są! O kurde, ziomek manat. Zawsze marzyłem o poznaniu jakiegoś manata. Dobra, może tym razem się uda mieć kolegę manata. Nie wiem, po co jest ta medytacja. Może jak ktoś z was oglądał już jakieś gameplay u innych youtuberów. Z tego co widziałem, nagrał to rok jeszcze tylko poza mną. Ale ja byłem pierwszy. Tak więc... Nie, nie byłem pierwszy. Nie byłem pierwszy. Użytkownik, który ma jakieś 50 subków, zagrajmy wy. Był pierwszy. Taki ma nick i on był przede mną. Ale tak... Troszkę więksi youtuberzy, można powiedzieć, że jestem już tym... A nie mam! Jak to? Nie mam gówniaka! O kurde. Dobra. Tam coś na pewno jest. Płyniemy na dół. Na dół mówię, nie na górę. Bez gówniaka tego nie otworzę. No dobra. Troszkę bieda. Jak już mówiłem, że na tym troszkę bardziej liczącej się topce, czyli no... Jeszcze no nie jestem w żadnej topce. 50 subów to nie... O, gówniak. Nie jest zbyt dużo. Ale jednak troszkę się liczę. Mam... jako takie wyświetlenia, więc można powiedzieć, że byłem pierwszy. Ale czy to coś zmienia? Nie, kompletnie nic. Jeżeli ktoś by nagrał teraz tą serię, to błagam. Nigdzie nie piszcie, ściągnąłeś od Matiego. Nigdy nie piszcie czegoś takiego. Nie życzę sobie, żebyście pisali pod czyimiś filmami, ściągnąłeś od Matiego, czy ściągnąłeś od kogokolwiek. Bo on, zapewne osoba, która nagrałaby to jako druga, nie ściągnęła tego ode mnie, tylko ma Steama i sobie po prostu to znalazła sama. Tak jak zazwyczaj robię to ja. Rzadko kiedy ja podpierdzielam jakieś rzeczy, no ale wiadomo, zdarzy się, że spodoba mi się jakaś gierka u innego youtubera i się zainspiruje tym, tak? Nie podpierdzielę, zainspiruje. Czy coś tutaj jest, co ominąłem?
Czy mi się wszystko nagrywa? Dobra, wszystko mi się nagrywa, nie ma opcji, żeby się coś popsuło. Okej, teraz te łańcuchy tutaj się pociągną i otworzą nam się wrota. Spróbujemy sobie wziąć jednego manata, bo to moje marzenie. Okej, wrota się otworzyły. Jestem ciekaw, czy jakąś muszelkę tutaj będę mógł znaleźć na dole. Bo tak na dobrą sprawę ten świat jest ogromny. Tutaj nic już nie ma. Dobra, odpływamy stąd. Muzyka też mi się bardzo podoba. Ja się wczuwam bardzo w tą grę. Nic się tutaj nie robi. Praktycznie, prawda? Tylko się pływa. Ale ja się strasznie w to wczuwam. Mi się podoba. Bawię się przednio. Coś cały czas tutaj ciągnie te łańcuchy. One tak się poruszają cały czas. Ciekawe. Może tutaj spotkamy jakąś muszelkę? Halo? Muszelkę? Muminek przyjdzie pocałować moją muszelkę. Tak? Spróbujmy. Nie ma tutaj nic. O, miałem iść po manata. Manacie, manacie. Chodź, płyniesz ze mną. Będziemy przyjaciółmi na śmierć i życie. Dobra, let's go. Manati! Chodź, manati. Ty się słuchaj mnie troszkę, co? Siomek. Dobra, jakoś tam płyniemy. Powoli, ale płyniemy. Ma takiego lekkiego boosta. Chodź, wpływaj do nas, z nami do tej świątyni. No, nie, gdzie ty płyniesz? Manat, manat. Nie mogę ujarzmić tej bestii. Dobra, puszczam go. Chyba nie chce z nami tutaj płynąć. Dobra, sami sobie poradzimy bez niego. I on znów kręci jakieś salta dziwne. Zamiast wpłynąć tam, to robi jakieś dziwne rzeczy. Dobra, wpływaj tam. Let's go. O, tutaj jest już tak naprawdę jakoś mrocznie. Dobra, coś tu mamy. Na samym dnie coś się błyszczy. Co to takiego? Halo? Policja? Okej, co to jest? To jest chyba skrzydlica. Przynajmniej mi tak przypomina troszkę skrzydlicę. Czytałem kiedyś o tych rybach. I one są mega trujące. Jestem ciekaw, mogę ją dotknąć? W ogóle ich się nie powinno dotykać. Nie, chyba są za małe, żeby móc z nimi pływać. Nie, źle płynę? Dobra, płynę, okej. Muszę się przyzwyczaić do tego, bo ogólnie czytałem na Steamie, że najlepiej w tą grę grać na padzie. I w sumie tak powinienem chyba zrobić. Okej, ja cisnę na myszce, co nie jest zbyt wygodne. I cóż. O! Mój wróg numer jeden. Uciekaj, pajacu, uciekaj. Czy my możemy przepłynąć przez te kwiatki, co on? Patrzcie, możemy. Coś tam może znajdziemy. Gdzieś ty się tu kampił, panie rekinie. Tam coś jest. Dobra, płyniemy. Prawie się ukryło. Ale nie. Do końca. Dobra, pyk. I spacja. Mamy kolejną muszelkę. Do naszej kolekcji już trzecia. Nie jest to rekord świata, ale tragedii chyba też nie ma. Troszkę cały czas myślę o tej jednej muszelce, którą ominąłem, jak tam płynęliśmy w tej ławicy. Dobra. Okej. Okay. Skrzydlica albo szkaradnica, nie pamiętam. Tak sobie teraz przypomniałem, że to by miało dwie nazwy. Obie były jakieś mega trujące, nie można ich dotykać i tak dalej. Ale często są w jakichś tych... jak to się nazywa? Jest fokarium? Jak się nazywa takie coś innego z rybami? Nie sklep zoologiczny, tylko... Wow, jak mnie zboostowało. Czemu nic tutaj nie robisz? No wpłyń tutaj, ziomek. Okej, okay. Ciśnij tam. Wbijaj się w głąb tego wszystkiego. Perypyrum. Co my tu mamy? No i nic nowego. I czy to jest tak, jak mi się wydaje? Czy na górze będą trzy muszelki? Tak jest, trzy muszelki. Czyli jednak miałem rację. A, patrzcie, jak ja mogę szybko śmigać. Wystarczy, że nacisnę trzy razy. Jest raz. Jest dwa. I jest trzy. Mega torpeda. Okej, warto pamiętać. Teraz już będę umiał pływać. Pyk. I dwa razy trzeba zmaszować klawiaturę, żeby podejść do tego glutka. Włożyć mu jądro do środka i wtedy to wszystko gra.
Teraz to są jakieś humbaki. Co to za rybki są? Nie, to na humbaka za małe. Wygląda troszkę jak ryba młot po wylewie. Z wodogłowiem. No i proszę bardzo, kolejna piękna scena, jak woda wypełnia się wodą. Jak humbaki czy jakieś inne gunwiaki wylatują w powietrze. Te wielkie takie skalary. I z tego wszystkiego jakiś koralowiec wypełza. Piękna chwila. Można dostać orgazmu oczu. Patrzcie, spróbujmy go wziąć. Nie. On myślicie, że jest niebezpieczny? Wziąłem go! Elo, ziomek! Whale shark. A, to jest jakiś kurde whale shark. Okej, dobra, będę pamiętał. Czyli whale shark, czyli rekin wielorybi. Za bardzo się mnie nie chce słuchać. Ale spróbujemy go zabrać. Myślicie, że on może wypłynąć stąd? No, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie, on nie chce za bardzo pływać tam. Uciekamy stąd. I trzeci raz. Świetnie, ja świetnie steruję, naprawdę. W ogóle on nie ma żadnej tej... wody. Wody. Nie ma żadnego tlenu. On po prostu siedzi już tutaj pod tą wodą z 40 minut na wyjebce totalnie. Jelo. Co to jest? Tutaj też się coś wypełniło. Jakieś muszelki tutaj latają, jakieś słoneczko. I otworzyły się wrota. Dobra. W takim razie, let's go. Naprawdę póki co przygoda mi się podoba. Jest przyjemnie. Jest bardzo chillkowo. Tak jak lubię. Czasami trzeba się oderwać od śmieszkowych GTA, a zająć się czymś takim poważniejszym. Takim jak to. Takim jak Abzu. Płyniemy. Może powinienem pada podłączyć. Ale co tam. Wow, jak my wsunęliśmy. Widzieliście, co to było za prędkość? Wow. Kurde, jakie to było szalone. Ile jeszcze będziemy musieli tak zaliczyć takich fontann? Tak to sobie nazwiemy fontanną, bo to przypomina fontannę. W ogóle może to nie jest woda. Może to jest jakaś energia, jakiś strumień energii. No bo to byłoby dziwne, jeżeli woda by pływała pod wodą. Chyba, że to... no nie wiem. To tak jak się nalewa olej do wody. Robią się po chwili dwie warstwy. Może tutaj też ktoś olej wylał pod tą wodą i dlatego widać dwie wody. Kto wie? Kto wie? To ma sens, na pewno. Brzmi, jakby miało sens. Okej, okay. Coś tutaj mruga na mnie złowrogo. Nie mrugaj. Już płynę do ciebie. Niech nasz Arkadiusz się poświęci, żebyśmy mogli dalej mknąć przed siebie. Płyń. Świetnie. No i kolejny epizod jakby za nami. Kolejne rzeczy, kolejne nowe rybki, stworzonka spotkamy na swojej drodze na pewno. No i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Liczę, że wszystko się dobrze nagrywa. Tak patrzę sobie tutaj kątem oka na drugi monitor, czy wszystko jest cacy. No ale póki co wygląda bajecznie. Zwiększyłem bitrate, nie powinno być żadnych problemów. Kolory też powinny być super ładne. No ale kto wie jak to będzie, kto wie. Dobra, czy coś tutaj jest? Chyba nic tutaj nie ma. Raz, dwa i trzy. Mega szybkie płynięcie. Patrzcie, wieloryb! Jaki ogromny! Przejmujemy go! Ło. Nie zjedz mnie, wielorybku! Jesteśmy przyjaciółmi na śmierć i życie, prawda? Ja mogę tym ruszać, ale nie steruję naszym... Nie, steruję nim. Troszkę nim steruję. Ale jednak tak nie do końca. Z całą familią! Kurde, cała rodzina wielorybów tutaj. Let's go! Patrz jak wpierdziela jeden! Ten ma ogromną tą... szyję. Jak żaba.
Wow. Wojna, będzie wojna, ustawka jakaś z kaszalotami. Patrzcie, kaszaloty mają takie brzydkie ryje. Gdzie ja mam płynąć? Zgubiłem rodzinę. Cały czas w dół będę zmierzał w takim razie. Coż? Jezu, myślałem, że mnie wpierdzieli, ale to zajebiście wyglądało. Patrzcie na jego ślepia. Super. Nasz ludzik się patrzy w jego oko. Jest zakochany w tym wielorybie. On nazywa się Antek. To jest największy wieloryb na świecie. Łocie, skurczybyk. Jak tańczy tutaj, taniec synchroniczny. Jacie. Też chcę się tak zakręcić. Patrzcie, jesteśmy rodziną. Salta kręcę. Nawet takie potrafię. Będziemy przyjaciółmi? Salto do tyłu. Ty, bo gdzie one mnie zaprowadziły? Na samo dno. Tutaj są jakieś trójkąty. Trójkąty i kwadraty. Dobra. Co to jest? Naciśnijmy na tym spację. To chyba pierdzielnie. Nie? Dobra, sprawdzimy. Co, jak to się dziwnie zachowywało, tak troszkę mrugało. Złowrogo. Jezus! Aż się zlękłem, powiem wam. Dobra, tak jak myślałem. Pierdzielnęło. Zobaczmy to miejsce. Tutaj na pewno naciśniemy sobie spację i będzie super. Goblin Shark. A, słyszałem o tej rybie. To jest rekin goblini? Raczej to się tak nie odmienia. Muszę uważać, bo to są jakieś podwodne miny chyba. Pewnie muszę je opluć totalnie i płynąć sobie gdzieś tam pomiędzy. Dobra, zobaczymy co tutaj jest. Patrzcie jak to ładnie ta otoczka graficzna wygląda. Jakieś stalaktyty, stalagmity, kolce. Jakieś kurde kości. Wow, fajnie to wygląda w ogóle jak tak brzuchem obcieram o piasek. Patrzcie jak głęboko musimy być, skoro są te ryby ze światłem. Ze światełkiem, nie wiem jak one się nazywają. Tomopteris. Wow. Nawet nie mam pojęcia co to jest. Ale nowe rybki tutaj sobie odblokowujemy. Okej. Nie wiem czy tutaj się dostaniemy. Ale warto spróbować podejść. I zobaczyć. Co nam ta ściana ma do powiedzenia. Nic nam nie ma do powiedzenia. Myślę, że powinniśmy podążać wzdłuż tych kabli. I to nas dokądś doprowadzi. Na pewno. Proszę bardzo. Mamy jedną rzecz. Ale ile tutaj jest tych gunwien wybuchających? Wow. No właśnie. Nie, muszę uważać. Muszę uważać, żeby to nas nie walnęło. Okej. Okay, wystarczy, że nasza postać do tego podejdzie. Nie potrzebujemy Arkadiusza. Więc w porządku. Właśnie dostałem informację z ostatniej chwili, że w kolarstwie dostaliśmy brązowy medal. Cieszmy się i radujmy. Okej, czyli dwa razy musimy to tak jakby zaaplikować. Jeszcze jedna. Turbina jakaś tutaj działa i nam się otworzą wrota. Kocham to. W sumie chciałem powiedzieć kolejny, ale nie wiedziałem co kolejne może być, więc powiedziałem kocham to. No cóż, takie życie. Fajnie w ogóle, nie wiedziałem, że można tak fajnie się tutaj poruszać pod tą wodą. Po jakimś czasie to naprawdę jest bardzo przyjemne. Uważaj, nie daj się. Dobra. I za od razu uda nam się te wszystkie miny tutaj schować. Nic nas już nie walnie prądem, one się psują, chowają się pod wodę. Więc otworzyły się wrota. Co my tam znajdziemy za nimi? Oto jest pytanie. No nie, ten nasz wróg numer jeden tam wleciał. Ten, co zjadł nam dwa gówniaki. Let's go. Znajdźmy go tam i spuśćmy mu w pierdziel. Weźmy jakiś kij baseballowy ze sobą, żeby on nie miał szans. Chociaż pod wodą cios kijem pewnie nie byłby aż tak bolesny. Tym bardziej dla rekina. Wow, coś tam się chyba zamknęło. Znów mnie walnęło. Czy to coś mi robi? Nie, to kompletnie mi nic nie robi. Tak tylko jest. Żeby było. Chyba, że jak mam tą naelektryzowany jestem i jeszcze raz mnie walnie, to umrę. Chociaż... On... Biedny rekin, pomogę ci!
Jezu, rekinku. Lecę ci na pomoc. Pomogę ci, będziemy przyjaciółmi. Patrzcie, jaki strongman. Masz, wypływaj, ziomek. Nie zjedz mnie, bądźmy kumplami. Tak? No. Co z tego, że zjadłeś mi dwóch antków? Arkadiuszy. A, jednak nie jesteśmy przyjaciółmi, tylko się tak smyrnęliśmy. Spoko. To już początek wielkiej przyjaźni, ja to tak widzę. Najpierw tak się podchodzi do takiego rekinka. Trzeba go uratować. Później pogłaskać go po grzbiecie. A następnie... I to są kaszaloty. To nie wiem, co tu tamto było. Kaszaloty też do pięknych nie należą. Chodź, płyniemy, kaszalocie. Ale tutaj jest rozkosznie. Mam nadzieję, że mnie w dobre miejsce zabierzecie. Ufam wam. Coś to płynie. A nie. Patrzcie, jakaś kałamarnica albo coś takiego. Ojeju. Podwodny świat jest pełen niespodzianek. Najpierw zahaczymy jeszcze o ten punkt. Proszę bardzo. No. Myślałem, że jestem blisko. Okej, dobra. Opach. Opach. O Jezus, jakie dziwne rybki. Pierwszy raz je widzę na oczy. Już troszkę film trwa. 21 minut dokładnie, więc... Myślę, że dopłyniemy do jakiegoś dobrego miejsca. Jakim jest ten punkt. I zakończymy naszą przygodę. Wow, jesteśmy coraz głębiej. Ciekawe, gdzie będzie następny epizodzik. Dobra. Wpływamy tutaj. Na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. I tak dalej. I tak dalej. Okej. Dopłyńmy tam. Zobaczymy, co nas czeka. Zobaczymy, na co zamieni się ten piękny, znaczy to pustkowie, w co pięknego się zamieni. No, płyń. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Raz, dwa, trzy. I super, do jądra. Ominąłem jądro. Fucken maken. Dobra, dopłyń tam. I super. Porozmawiajmy z glutem. Czego tym razem się ciekawego dowiemy? Raczej niczego, bo tutaj nie ma żadnych rozmów. A tylko piękna oprawa graficzna. Dududum. Uuu, kałamarnice jakieś ogromne. To są kałamarnice. Wtedy spotkaliśmy jakieś meduzy chyba. Za bardzo się nie znam, jak widać. Dobra, napiję się, bo troszkę mi zaschło w gardle. Może to jest kalmar ze SpongeBoba? Kto wie? Dobra. Wpływajmy tutaj w takim razie. Patrzcie, wszyscy tutaj jakby na koncercie byli ze smutną muzyką, machałem sobie łapkami. A raczej tymi listkami. Dobra. Wpływaj. Wpływaj, ziomek. Wpływaj, ziomek. I jeszcze raz. Pzziu. Wow, tutaj jest jeszcze głębiej. Jezu. Cały czas klikam złą strzałkę do poruszania się w górę i w dół. Wow, czy ja tutaj trafię? Muszę trafić. Udało mi się. Pzziu. Pzziu. O kurde. Co tutaj się dzieje? Rekinie, gdzie ty wpływasz, ziomek? Co on robi? Dlaczego on tutaj płynie? Dobra, liczmy na to, że nic nas nie walnie. O Jezus! Reakcja łańcuchowa? Nie, na szczęście nie. Ty, ziomek, uważaj, no odpłyń od tego. Dobra, troszkę w lewo, a raczej w prawo. I... wbijamy tam.
do jakiegoś piekła. Co tam możemy znaleźć? Tego dowiemy się w następnym odcinku. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapki w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie mój kanał i trzymajcie się, ludzie. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Strzała!